Z tej strony Majka, ja Zenu jest Mafiasto i robimy poradnik jak pobrać mody do GTA. Nie tylko mody, samo GTA też. Tak. Trochę na kwiatyścina. Po prostu jakiś mały poradnik. Tak. Coś się stało. Coś się stanęło. Ale co się stanęło? I to się oczywiście stanęło. Dobra. Możecie się tu przez Facebooka albo przez co innego zalogować. Ja jeszcze przez Facebooka zalogowałem. Akurat. I to po prostu na szaret, 4 szaret. Tak. Ale na jakie to stronce? No, 4 szaret. Wie jak 4 widzicie, szaret. 4. Najlepiej tu jest pobierać. No bo w 20 sekund ci się pobierze, tak? Ale to nie jest takie oryginalne, ale... To nie jest oryginalne, to jest krak. Właśnie. Przez 29 minut będzie wam się pobierało. I widzimy się... Po przerwie. W następnym odcinku albo po przerwie. I widzimy się po przerwie. A propos modów. To jest moja ulubiona stronka GTAinside.com. To są właśnie najfajniejsze mody. No i skiny do GTA. Jak na przykład taki team z Transformersa, oczywiście tego. Real mod. Jaki real mod? To, że widzimy prawdziwie. Aha, to. Tak jakby na przykład. Tylko ja to nie pamiętam, Łukasz, jak to było, wiesz? Dobra, Marcin. Dobra. Są to też takie dla... Ten. Dla 18 niestety. Więc sobie zobaczymy, zobaczycie. Są Marcin, to... pokażę ci coś, co ja zrobię. Co? Aha. Co? Zrobiłem. Słuchajcie, mam dla was po przerwie bardzo coś malutką i bardzo coś głupiego. Oglądaliście, więc mi się nudziło. Jak nagryło FNAF-a, o ty nudziaro. I jesteś. Mowy Zeros. Jak widzicie, można tu też traktory pobrać. Wygląd innych traktorów, na przykład to jest policja, jakaś. Traktor. Mercedes-Benz MB. Widzicie, fajne są tu autka. No to ziomeczki, może to już na tyle w tym odcinku pokazaliśmy wam tam wszystko, tak ogólnie. Możecie sobie pobrać GTA San Andreas, tak? Tak. No to pa i widzimy się w następnym odcinku. Pa.